Cześć, w dzisiejszym filmiku powiem Wam, jakie są przyczyny, dlaczego zaciera się silnik. Także zapraszam. Oczywiście będę omawiać to na przykładzie silnika 152 FMH. Logiczną przyczyną jest złe spasowanie tłoka z cylindrem. Tłok puchnie i się to zaciera. Również logiczną rzeczą jest zbyt mały luz na pierścieniach tłokowych, co sprawia, iż pierścień zwiększa swoją objętość, nie ma gdzie uciec, no i jest zatarcie. Również zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna, ale to już wiecie. Ja chciałbym dzisiaj Wam przybliżyć temat mniej tak oczywisty, aczkolwiek bardzo wpływający na silnik. Także zapraszam. Najpierw musimy wiedzieć, iż każdy silnik czteroosobowy posiada pompę oleju, która to tłoczy olej do wału korbowego, czy to skuter, czy to motorowe, każdy czteroosobowy silnik musi tłoczyć olej do wału korbowego oraz do góry do głowicy, aby smarować nasz wałek rozrządu, dźwigienki zaworowe. Pierwszą rzeczą jest nasza pompa oleju, która może być już niesprawna. Jest zbyt małe ciśnienie, bądź w ogóle nie ma tego ciśnienia, olej nie jest tłoczony i zaciera się wał korbowy, góra silnika oraz sam cylinder. Następną rzeczą jest zatkana magistrala olejowa, która również może być przytkana, na przykład w tym miejscu tutaj, gdzie jest kanał olejowy, później on przechodzi do szpilki i przez szpilkę przechodzi do głowicy. Więc gdzieś może być jakiś kawałek silikonu, bądź jakiś kanał jest zatkany smarem, brudem lub sam filtr oleju zatkał się na tyle zanieczyszczeniami, iż olej nie jest wysysany. Również może być zatkany wał korbowy, wałek rozrządu i inne rzeczy. Zawsze podczas remontu silnika należałoby sprawdzić, czy olej wszędzie wypływa i w jakim stanie jest pompa oleju, czy nie ma nadmiernych luzów, śladów zużycia itd. Następną rzeczą, bardzo częstą, jest stan oleju. Musimy pamiętać, że każdy silnik czteroosobowy spala olej. Oczywiście w różnych ilościach, w zależności od luzów, jakie ma tłok, jak ten silnik jest chłodzony i tak dalej. Zbyt niski poziom oleju sprawi nam to, iż pompa się zapowietrzy. Czy też podczas wjazdy pod górkę, czy zjazdu z górki, silnik może wtedy się zapowietrzyć. No i oczywiście grozi to zatarciem którejś z tych elementów smarowanych. Kolejną rzeczą jest stary olej, który nie ma już swoich właściwości smarnych. Film olejowy na takim oleju momentalnie się urywa podczas wyższej temperatury i również mamy zatarcie. Kolejną sprawą jest mieszanka paliwowo-powietrzna oraz ciepłota świece. Gdy mieszanka będzie zbyt uboga, normalne, zatrzemy. Gdy świeca będzie zbyt ciepła, no to będzie się wypalać i proces spalania nie będzie efektywny i mieszanka może dostać samozapłonu, ponieważ świeca będzie na tyle ciepła, iż mieszanka się zapali. Ale może być taka sytuacja, iż mamy zbyt bogatą mieszankę, ponieważ na przykład sobie docieramy, ustawimy sobie bardzo bogatą mieszankę i podczas cyklu sprężania, gdy tłok idzie do górnego martwego punktu, nie ma mgiełki, nie ma tych proporcji właściwych. No i co wtedy się dzieje? Kropelki paliwa, które są dużo większe niż normalnie, przedostają się pod pierścienie, a następnie w dół na gładź cylindryczną. To sprawia, iż na gładzi cylindrycznej gubi nam się film olejowy, zrywa się, jest wypłukiwany, olej jest rozrzedzany, nie będzie miał już takich swoich właściwości, no i to grozi właśnie zatarciem. Również zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna nie jest dobra, ponieważ gromadzi się nagar, który w późniejszym czasie może odskoczyć i porysować nasz cylinder z tłokiem. Również gdy uszczelniacze zaworowe są niesprawne, bądź pierścienie, bądź jest jakaś rysa i tak dalej, dochodzi do procesu spalania oleju. Olej się przedostaje do komory spalania w nadmiernych ilościach. Olej się spala i robi się taki specyficzny nagar. I ten nagar później może znów odpaść i porysować nasz cylinder z tłokiem i pierścienie.
Także widzicie, to są wszystkie przyczyny, jakie udało mi się znaleźć. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne przyczyny, piszcie śmiało w komentarzach. Także na razie.